Szanowni Państwo, ostatni rok wiele się działo i ciężko powiedzieć o wszystkim. Kilka rzeczy, które myślę, że powinny wybrzmieć najbardziej. I cofnijmy się tutaj do momentu, kiedy wydarzyła się nasza ostatnia konferencja, czyli połowa października ubiegłego roku. I wtedy to, co nas martwiło przede wszystkim, to był kryzys energetyczny. Wtedy zauważyliśmy, że magazyny gazu są puste w Europie, a zbliża się zima. No i wówczas przerażał nas problem energii. Upłynęło kilka miesięcy i okazało się, że musimy wrócić do jeszcze bardziej podstawowych potrzeb i wtedy zaczął nas przerażać głód i po prostu brak fizyczny żywności. To jest okładka The Economist z końcówki maja tego roku, kiedy jeszcze nie byliśmy pewni, wiedzieliśmy, że jest wojna, ale nie byliśmy pewni, czy eksport żywności z Ukrainy będzie możliwy. Opowiadając o ostatnich parunastu miesiącach, nie sposób zacząć od czegoś innego niż właśnie od ataku Rosji na Ukrainę. To, co się wydarzyło, to konflikt zbrojny, gorący dwóch bardzo dużych, bardzo istotnych dla światowego systemu żywności graczy, którzy dostarczają wielu milionom osób codziennych produktów. Najbardziej istotni są w trzech produkcjach: w pszenicy, w kukurydzy, w oleju słonecznikowym. W pszenicy Rosja numer jeden, w oleju słonecznikowym Ukraina również numer jeden. Ale co też istotne, to to, że te dwa kraje dostarczały niezwykle dużo, jak wspomniałem, tych podstawowych produktów do głównych ich importerów. Pszenica dla Egiptu, największego importera tego zboża, to jest ponad 85% z tych dwóch krajów. Olej słonecznikowy do Indii, również dużego importera tłuszczów roślinnych, tam z kolei Ukraina. Turcja, zwróćmy uwagę, też pszenicy numer 3 i właśnie Turcja to też taki dobry przykład na to, że problemy mają swoje pochodne, czyli nie wszystkie problemy możemy zobaczyć od razu w kraju bezpośredniego importera, tylko dalej. A to dlatego, że Turcja jest największym na świecie eksporterem mąki, a ta mąka nie trafia do Stanów Zjednoczonych czy do Luksemburga, tylko znajduje swoje miejsce w takich krajach jak Irak, Syria, Jemen, więc problem wojny to automatycznie jeszcze większy problem niż to, z czym te kraje musiały się zmagać do tej pory. Wojna oczywiście przełożyła się na wzrost cen żywności na świecie, cen surowców rolnych. Indeks FAO, widzimy, jak tutaj na końcu zaznaczone, rosły ceny podstawowych surowców z lutego na marzec. Bardzo dynamiczne, bardzo ostre wzrosty. I to, co też nam uświadomiła wojna, co nam pokazała, to to, że w tych miesiącach, które nastąpiły po wybuchu walk, okazało się, że tak naprawdę głównymi czynnikami, które decydują o cenach, to nie są te rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, rozmawiając o tym, gdzie się znajduje rynek, ale decyzje polityczne. Zwróćcie Państwo uwagę na ten punkt mniej więcej, ten najwyższy mniej więcej w środku wykresu, czyli 438. To są ceny pszenicy na giełdzie Mati w Paryżu. I szczyt notowań wydarzył się akurat tego dnia, kiedy Antony Blinken, sekretarz stanu USA, powiedział publicznie, że musimy Rosję przymusić, użył angielskiego compel, a więc bardzo mocnego słowa, do tego, żeby otworzyć korytarz rolny, korytarz eksportowy dla żywności z Ukrainy. I od tego momentu ceny zaczęły się obniżać i te górki, dołki, które występowały dalej, to są właśnie wyniki mniejszych lub większych wydarzeń w sferze politycznej czy wojskowej. A to ta obniżka na końcu to następstwo decyzji Rosji o powrocie do inicjatywy eksportu zbóż z Ukrainy po tym, jak na dwa dni się z tego układu wycofali.
I właśnie ten korytarz zbożowy, niezwykle istotna rzecz. Wiele osób nie wierzyło, że w momencie tak gorącej wojny, tak wielkich emocji będzie możliwa współpraca w jakiejkolwiek formie. Jednak udało się zorganizować to rozwiązanie i ono, różne są opinie, ale w mojej opinii ono zadziałało dobrze. Ponad 11 milionów ton różnych surowców rolnych udało się wytransportować z Ukrainy morzem. To tak naprawdę była jedyna rozsądna droga dla tak dużych wolumenów produktów, głównie kukurydzę i pszenicę. No i też w ostatnich tygodniach mieliśmy decyzję o tym, że porozumienie zostało przedłużone. Surowce trafiały do różnych krajów. Główne kraje to Hiszpania, Turcja, Chiny, Włochy. No i być może spotkali się Państwo również z komentarzami głównych zainteresowanych, jeśli chodzi o to porozumienie, że to zboże, ta pszenica, ta kukurydza trafia nie tam, gdzie powinna. Ale nawet jeśli ona trafia do Hiszpanii czy do Włoch, to znaczy, że z innych źródeł może wędrować do krajów afrykańskich czy do krajów Bliskiego Wschodu. Korytarz zbożowy obniżył poziomy cen, ale mimo tego ciągle w nowy sezon 2022-2023 wchodziliśmy z o wiele większymi cenami niż miało to miejsce w przeszłości. To, co wyświetlamy, to są również notowania pszenicy z giełdy Matif. I widzimy, że w ten sezon już przy działającym korytarzu zbożowym weszliśmy z cenami o 2/3 wyższymi niż w poprzednim sezonie. W Polsce rozwój poziomów cen mniej więcej nadążał za tym, co się działo na rynkach światowych. No, jesteśmy połączeni, więc reagujemy na sytuację międzynarodową. I mogliśmy również zaobserwować, że pojawia się transmisja cen w łańcuchu wartości. I pokażę Państwu ciekawy, moim zdaniem, przykład, czyli jak to wyglądało na rynku drobiu, broiler kurzy. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest zależność zysków od cen skupu żywca i to jest na osi Y i cen paszy na osi X-ów. To są dwa czynniki, które głównie decydują o dochodowości tej produkcji. Natomiast te szare i czerwona przerywane linie to są linie wyznaczające równy poziom zysku z takiego modelowego kurnika. I zobaczcie Państwo, jak ta transmisja zachodziła. Kropki szare to jest poprzednie kilka lat, więc byliśmy bardzo, bardzo stabilnie w jednym konkretnym miejscu, powiedzmy, jeśli chodzi o relacje pasz i cen skup żywca. I później mieliśmy rok 20, COVID i całe to zamieszanie, które się z tym wiązało. I kolejne kropki, kolejne miesiące to są te przezroczyste, więc widzimy tam z lewej strony, one schodzą w dół aż do momentu, kiedy dotykamy zera, jeśli chodzi o zyskowność. I później kształtuje się kolejny punkt równowagi w roku 21. I później jeszcze kolejny w 22, znowuż w następnym miejscu, więc widać, że ta transmisja mimo tych dynamicznych zmian na rynku surowcowym zachodzi. Również w wyniku wojny musieliśmy się zmierzyć z kolejnym wyzwaniem, czyli z ruchem uchodźców. Do Polski napłynęło około 3 milionów uchodźców w ciągu kilku tygodni, tak naprawdę, co po pierwsze stworzyło z Polski drugi na świecie kraj z największą liczbą uchodźców po Turcji, a po drugie, no, sprawiło, że Polska została krajem z ponad 40 milionami mieszkańców, co oczywiście przełożyło się na zmiany w codziennym życiu i w funkcjonowaniu gospodarki. Uchodźcy, którzy napłynęli do Polski, to oczywiście również konsumenci. Profil żywnościowy, to co możecie Państwo tutaj zobaczyć, Ukraińców i Polaków jest
mniej więcej podobny, z występującymi oczywiście różnicami. Natomiast to, co tutaj widać, to są odsetki, to jest odsetek masy żywności, którą i Ukraińcy, i Polacy konsumują w ciągu roku. No i widzimy, że mniej więcej to się układa po przekątnej, czyli w zbliżonym stopniu różne produkty konsumujemy podobnym w obu przypadkach. Natomiast te różnice, o których wspominałem, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że Ukraińcy spożywali czy spożywają więcej takich rzeczy jak pomidory, kukurydza, warzywa, jedli mniej wieprzowiny, więc to też są takie czynniki, które z pewnością wpływają na to, jak nam się nowa sytuacja kształtuje. Napływ nowych konsumentów spowodował również reakcję w sprzedaży detalicznej. I to, co Państwo tutaj widzą, to jest zmiana wolumenu sprzedaży na rynku spożywczym rok do roku. I tutaj z kolei, na co chciałbym zwrócić uwagę, to ta liczba 112, czyli wolumen sprzedaży w detalu spożywki wzrósł nam o 12% rok do roku w kwietniu 2022 roku. Widzimy chociażby wcześniej odbicia covidowe w dużo mniejszym stopniu, więc jakby potwierdza się to, że nowi konsumenci, napływ ludności w dużym stopniu kształtuje nam również tą rzeczywistość gospodarczą, to jak ile żywności się w Polsce sprzedaje. W ciągu ostatniego roku, o czym wszyscy wiemy, wzrosły w znacznym stopniu ceny. I tutaj mamy porównanie również w sektorze spożywczym cen producenta na szaro i cen konsumenta na zielono. To jest grafika, która pokazuje kształtowanie się tych cen względem początku 2005 roku, a więc możemy powiedzieć od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. I to, co widzimy, to jest to, że dynamika wzrostu cen po stronie konsumenta była jak do tej pory dużo wyższa niż po stronie producenta i dopiero w ostatnich miesiącach to się zmieniło, czyli po wybuchu wojny ceny producenta zaczęły rosnąć szybciej i w kwietniu 2020 roku ta dynamika cen producenta względem naszego wejścia do Unii no, wyprzedziła wzrost cen konsumenta. Pewnie można szukać różnych powodów, dlaczego tak to się wydarzyło. Natomiast myślę, że należałoby zwrócić również uwagę na sytuację detalu. To są marże w detalu, między innymi handel żywnością. I to, co widzimy, to to, że w te czasy kryzysowe, czyli od 2020 roku COVID, no i później wojna, detal wchodził z dość wysokimi marżami, więc tam była przestrzeń, żeby trochę tego wzrostu zaabsorbować cen producenta i w nieco bardziej zrównoważony, wypłaszczony sposób te ceny przekładać na kupujących. I mimo tego, że ten wzrost po stronie konsumenta był wolniejszy niż po stronie producenta, to i tak weszliśmy na poziom cen żywności konsumenta najwyższy w XXI wieku, poziom wzrostu, czyli 22%. Tutaj akurat mamy październik, ale w listopadzie było bardzo, bardzo podobnie. Mimo tego, że to tak wysokie poziomy w Polsce, to w skali Europy byliśmy na początku środka stawki. Żeby porównać, musieliśmy się cofnąć jeszcze o miesiąc, czyli do momentu, kiedy Eurostat dostarczył porównywalne dane. No i we wrześniu, jak wspominałem, mniej więcej w środku stawki byliśmy, natomiast ceny w Polsce rosły najwolniej w regionie wśród tych nowych państw Unii Europejskiej.
I co rosło najszybciej? No to oczywiście na pierwszym miejscu cukier, tłuszcze roślinne, mąka, drób w dalszej kolejności. Najmniej soki, herbata, warzywa, dalej owoce. I teraz na poziomie, w ogóle ciekawa sprawa z tym cukrem, tak okazało się, bo jeśli porównamy sobie, jak ceny różnych kategorii żywności rosły w innych krajach Unii Europejskiej i w Polsce, no to okazuje się, że tam najbardziej rosnącą wszędzie kategorią były tłuszcze roślinne i to jest to, co jest zaznaczone tutaj tą przerywaną linią po lewej stronie. Natomiast najszybciej rosnącą kategorią cen we wrześniu 2020 roku, kiedy są te dane, no to był właśnie cukier w Polsce, więc najwyżej rosnąca kategoria w całej Europie. Jak widzimy, dość wyraźna przewaga względem innych krajów. Ostatnio niemalże dogoniły nas w ostatnim miesiącu Czechy, ale i tak ten wzrost cen w Polsce był wyższy niż w ostatnim miesiącu w Czechach. Mówiliśmy o wzrostach cen, więc porozmawiajmy chwilę, jak to się przekładało na zdolności nabywcze konsumentów. I tutaj zrobiliśmy taką symulację. Struktura konsumpcji z 2019 roku, kiedy pewnie z dużą dozą pewności można powiedzieć, że to był bardzo dobry rok, kiedy konsumenci mogli dość dowolnie wybierać, co chcą kupować. Więc tak w procentach rozkładały się nasze wydatki w 2019 roku w Polsce. No i przyłożyliśmy do tego, jak zmieniły się ceny konsumenckie właśnie w tych różnych kategoriach między grudniem 2019 roku a wrześniem 2022. No i z tej analizy wyszło nam, że żeby utrzymać tą strukturę konsumpcji z 2019, jak mówię, w pewien sposób można założyć optymalną, czy taką, jaką konsumenci sobie życzyli, musielibyśmy wydać o 25,9% złotówek więcej. No jak to porównamy ze zmianą wynagrodzeń, to widzicie Państwo po lewej stronie kwoty nominalne, jak się zmieniały, po prawej stronie jak to wygląda w procentach. Te wzrosty wynagrodzeń porównywaliśmy do średniej z ostatniego kwartału 2019 roku, z pierwszego kwartału 2020 roku. No i w żadnych z tej kategorii, które użyliśmy do analizy, te wzrosty nie były większe niż wzrost tych potrzeb wydatkowych. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach no, trochę się opóźniają względem tego wzrostu poziomu wydatków, jaki chcielibyśmy dokonać. Następnie emerytury z systemu pozarolniczego spóźniają się jeszcze bardziej. Natomiast chociażby wynagrodzenia nauczycieli, to są wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych, czyli tego najwyższego stopnia awansu, no to jest niecałe 11% względem wzrostu poziomu wydatków oczekiwanego, około 26%, więc w różnych grupach społecznych te wzrosty wyglądają różnie i no nie można pomijać innych pracowników oprócz pracowników niż pracowników większych przedsiębiorstw. Dobrym przybliżeniem nastrojów mogą być wśród konsumentów mogą być plany wydatkowe na święta Bożego Narodzenia i to, co mamy w dalszej kolejności przedstawione, czyli właśnie takie badanie konsumenckie firmy Mintel z mniej więcej z połowy października. Z zadanym pytaniem, jak konsumenci oczekują, jak konsumenci spodziewają się kształtować swoje wydatki właśnie w czasie tych najbliższych świąt Bożego Narodzenia. No i można by powiedzieć, że relatywnie niewielki odsetek osób chciałoby zwiększać te wydatki. Tyle samo to jest pewnie ta największa grupa, ale znaczny odsetek no, pilnuje się, żeby wydawać mniej.
lub w ogóle nie kupować. No i też są różnice między kategoriami, więc być może dla nas na tej sali pozytywna wiadomość, że żywność i napoje to jednak kategoria, która jest relatywnie odporna na te zmiany i kształtowanie się siły nabywczej konsumentów na niższym poziomie. Jak natomiast kształtowały się w ciągu ostatnich miesięcy trendy produktowe na rynku, czyli z czym firmy produkujące żywność wychodziły do konsumentów. I tutaj również dane, które pokazują, jaki odsetek nowo wprowadzonych produktów na rynek niósł ze sobą przekaz marketingowy. No i to, co możemy zaobserwować, co się rzuca w oczy, to, że odsetek produktów, które mówiły organic, spadł z tego szczytu w 2020 roku i dołączył do takiej grupy trzech liderów, powiedzmy, czyli produkty bez jakiegoś wskaźnika, składnika postrzeganego jako szkodliwy, ze zredukowaną zawartością alergenów. Jedna kategoria i wegan, druga kategoria w tym szczycie. Co też dla mnie interesujące tutaj, to, że przekaz marketingowy, charakterystyka produktu wegetariański jednak dość był relatywnie często, ale jednak na końcu, więc wegański miałby tutaj jakby dużą przewagę względem tego stwierdzenia wegetariańskie, jeśli chodzi o produkty. No i w środku tej grupy mamy grupę przekazów marketingowych etyczny i tutaj pewnie dobrze o tym porozmawiać, ale w kontekście innych rynków, które dla polskich producentów, eksporterów z Polski są również istotne. No i zobaczmy, jak to wyglądało w Polsce, te kwestie etyczne w porównaniu z innymi krajami. Ten najbardziej ciemny zielony kolor to jest właśnie etyka. I zobaczcie Państwo, Wielka Brytania, 2/3 produktów wprowadzanych na rynek mówi już o tym, że są zapakowane w sposób przyjazny dla środowiska, że można je poddać recyklingowi. Opakowania we Francji również wysoko i w Polsce także o tym mówimy. No te kwestie etyczne znalazły się wśród 10 kategorii najbardziej trendujących, ale jednak na sporo niższym poziomie niż na zachodnich rynkach. Jesteśmy dużym eksporterem, więc nasz konsument, jeśli chodzi o sektor w Polsce, to nie tylko konsument polski, ale i europejski. I na rynku eksportowym również ten ostatni rok przyniósł całkiem dobre rezultaty. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest zmiana wolumenu eksportu na osi pionowej i udział wartości eksportu na osi poziomej. I to, co możemy zauważyć, to, że w tych największych kategoriach, oprócz tego, że przy wzroście globalnym cen żywności rosła nam wartość eksportu, to i także doświadczyliśmy całkiem niezłych wzrostów, jeśli chodzi o wolumen, a więc pozycja eksporterów z Polski umacniała się na tym rynku zagranicznym. Mamy kilka kategorii, które wolumen obniżyły. Pewnie najbardziej trzeba zwrócić uwagę na te największe, czyli ryby, owoce, ale generalny obraz, ja bym go określił jako dobry, biorąc pod uwagę te okoliczności, przez które przechodziliśmy. I marżowość w sektorze. Tutaj również można powiedzieć, że biorąc pod uwagę te wszystkie zawirowania, no nie było źle. Mamy kategorie, przede wszystkim te z lewej strony rolnicze, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa działające w branży food and agri, gdzie marżowość, to poziomy EBITDA rosły dość mocno.
Mamy jeden obszar, wspomniane wcześniej przetwórstwo ryb i owoców morza, gdzie mieliśmy ujemną marżę i parę kategorii, przede wszystkim piwo i produkcja napojów, gdzie marże pozostały pozytywne i wysokie, ale jednak w dość znaczny sposób się wyraźnie obniżyły. Tym niemniej obraz ogólny wydaje nam się, biorąc pod uwagę okoliczności, okoliczności dobre. I jakim jednym słowem określić ten ostatni rok, to ostatnie paręnaście miesięcy? Zastanawiałem się nad tym, pewnie użyłbym słowa dezorientacja albo neologizmu odkierunkowanie. Mieliśmy wiele wydarzeń, które dla naszego pokolenia osób teraz aktywnych zawodowo działy się pierwszy raz, więc nie mamy w tym doświadczenia. Szereg konsekwencji, które widzieliśmy na rynku, to jest tak naprawdę efekt decyzji pojedynczych osób, więc nie mamy specjalnie narzędzi, żeby modelować i przewidywać w sposób bardzo dokładny to, co się będzie dziać na rynku. Także możemy mówić o swego rodzaju może przestrzeniach dla scenariuszy, bo pewnie nawet o konkretnych scenariuszach jest ciężko. Z tego, czego możemy być pewni, to pewnie to, że w roku 2030 czy 2040 będziemy o tym opowiadać, no i zobaczymy, czy będą nas chcieli słuchać i korzystać z tych doświadczeń, czy będą śmiać się, że my wspominamy ten czas po rebusz. Zobaczymy. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę.